Smak GBS-a. Taki Dobra, lecimy. kanibalistyczny. Taki bez smaku właśnie, taki wiesz, taki próbujesz i taki nawet nie wiesz, czy to Cyk. kawa, taka woda. Krów mate. Ale ja wiem, przecież ja... A może to będzie po prostu woda? Wiem, że to jest i ja jestem normalnie zarejestrowany na Coloriado, no. Wiem, że jest ta zakładka. Do której streamek? Myślę, że do 22 jakoś. Siemano w ogóle, ludzie z odcinka, gramy sobie z nową klasą. O nie, kamuflażysta się odpalił. Niedobrze. Gramy sobie z nową klasą. Żółty w airlocku prawym. Ja widziałem. Egzekutorem. Potem wam wytłumaczę. Ktoś ze mną stał teraz na temperaturze na labie. Kto to był? Bo nie. Kto wszedł pierwszy do medyka? Ponieważ ta osoba, która zabiła Mandzia w dymowni, poszła potem na dół do specimena, bo nie wyszła. Mandzio wbiegł pierwszy. A kto ale... razem z, widział ktoś razem z Mandziem? Ja widziałem właśnie AB'ego, że z nim biegł. I mnie? Dobrze, ja widziałem. Ja jestem po lewej stronie. Słuchajcie, ja widziałem tą osobę, która wbiegała, ale chciałem zobaczyć, czy się przyzna. To Blady wbiegał jako drugi. Razem z Mandziem wbiegał i powiem bardziej wtedy. Ja w ogóle nie wbiegałem do meda. A gdzie byłeś, Bloody? Okay. Ja teraz jestem w Admirumie. A jakieś informacje masz w związku z tym, czy... Nie, nie mam żadnych. Ale jestem w Admirumie. Ja mam tylko informację, że Zebo tutaj próbuje impostorować, albo próbuje wywalić AB'ego, bo AB był na downloadzie, a Zebo był w elektryku, także... No, a to był AB, no nie, bo ja nie widziałem w ogóle kolorów. A potem w sensie, jeżeli Bloody według jednego accounta wbił Bloody, to jest para. Albo Bloody jest impostorem, albo Patmas chyba to zgłosił. Albo Patmas ma zadanie wyrzucić Bloody'ego. Ale no Zebo powiedział AB. Albo Patmas jest ex, albo Patmas jest ex. Ale dwa razy pod rząd by był? Głosujcie na Bloody'ego, ewentualnie zobaczymy Excel. Zagłosowaliście, nie do wybronienia. Nie ma okazji oskarżyć Mandzia i to nie do wybronienia. Bloody myśli, że Mandzia był impostorem? No, ja myślę, że Zebo nie było mnie w medzie w ale każdym razie, był więc impostorem, jak mnie tutaj wstopuje z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. Nie, ufam ci, Bloody, masz rację. Niewytłumaczalnego powodu. Później głosuj na Bloody'ego. Skip bezpiecznie. Puk! Jeżeli Pat ma z win exe w tej chwili, to bambuzul absolutnie. Ty, a co jak Blood jest Jesterem, a miał... No właśnie, tak wróciłam nie no, ale Patmas powiedział, że on to zrobił. Okej. Dobra, udało się. Cyk. Dobra, lecimy do specimena. Cyk, cyk, cyk. A, nie zdążyłem. Kurde, Patmazik tam wszedł. Ale okazuje się, że Patmos w takim razie nie jest egzekutorem. Ogólnie to chodzi, o co chodzi z klasą egzekutora? On dostaje zadanko, które ma zadanie, żeby wygłosować jakąś tam postać. Jeśli ta postać zostanie wygłosowana, to wtedy egzekutor wygrywa. Nie, no. To jest ja się frak... trzymałem przy AB Mitonion. Frak na grafie. Co przy mnie? Co? Ma 3, może ty jesteś 4 czysta. Sekundy. Ale czemu no jestem czysty? A gdzie? Guzik, gdzie jest? No byłem przy tobie, dobrze. Guzik, gdzie jest? W labie. Co? Za rakietką. Zaraz za rakietką? Okej. Okay, to był w komunikacji. Ja? Dobra, to okay. On musiał AB. W takim razie paść. Nie, no nie byłem mną. W komunikacji, co ty gadasz? Ej, to on musiał w takim razie paść. Byłeś. Przecież nie byłem teraz w komunikacji. Ej, ty jesteś impostorem? Zignorujcie Zebo. Nie, poczekajcie. Nie, no Zebo jest Jesterem jak nic, no. Czekajcie, bo Zacha miał jakieś info, no. Ja mam info, dosyć ważne. Guzik, gdzie dokładnie jest to ciało? No, przy wejściu, po wejściu do labie, jeszcze za rakietkami, to nie? Okej, okay, dobra, więc to... Na pewno nie zrobił tego Patmas, bo był w tym, był w specimenie. Mamy jeszcze, a Zebo z AB'em, wy tam gdzieś byliście? No nie, no właśnie... Zebo nie był ze mną, nie był. Zebo jest ze mną w komunikacji. No z Mitrixem byłeś, a nie ze mną, no. Oczywiście, że tak. Zebo z kim jest w komunikacji? Przepraszam! Ze mną, Zebo sabotuje. Nie, autotroluje, no. Nie, dobra, pomyliłem, dobra. Serio! Dobra, no to w takim razie to byłoby dziwne, jakby Patmas chciał wygłosować Bloody'ego w pierwszej rundzie i fejkować impostora. Guzik ze self-reportem byłby trochę średni z tego względu, że był kamuflażysta, więc to idealnie, żeby zwiewać. Więc to musi być wpadka, która biegła za mną i pomiędzy mną, a pomiędzy mną, ja a Guzikiem za... była wpadka. Czekaj, dobrze myślisz, Zacha, ale ja biegłam za tobą, ty pobiegłeś na lornetkę, patrzyłeś sobie planety i ja się cofnęłam wtedy i prawdopodobnie Guzik mnie widział, że biegnę i zgłosił. Okej, okay, rozumiem, tyle że różnica jest taka wpadka, że jest kamuflaż, więc to byłoby dziwne, żeby Guzik teraz się przestraszył. No może się kończył kamuflaż, nie wiem. Nie no, był albo dopiero co odpalony. W każdym razie wpadka, jakby... Zacha, dobrze, zabiłabym czekaj, się w pierwszej rundzie. Nie, przestań. Aha!
Nie, no. Zagrożby na starego człowieka. Ja skipnąłem. Oj, tak. Nie, ja jestem za wpadką. Ale nie, ale, ja skipnąłem wpadkę. Nawet, nie. Nawet, ej, ja skipnąłem. Nie, nie, ale ja zagłosowałem na wpadkę, no bo jeśli, kurczę, no... Ja skipnąłem, na pewno jesteśmy raczej pewni, że Bloody był pierwszym impostorem. Ale przecież nie mamy pewności, że Bloody był impostorem? Skip na 7. Nie, no, a kurczę. No mogłeś być ty, Zacha, wpadka, guzik. No tak. Przykro mi wpadka. Czemu nie daliśmy skipa? No bo jak jedziesz, to nie postury z tylko. Liczę na to, że... No jest! Ale łaska nie opłacało siebie zabijać, co? Nie, pytanie, bo ja się zdziwiłem, bo... Może być takie coś, że Kat będzie miał zlecenie na kogoś, kogo? A ta osoba Grafa, teraz nie? Może być esterem. No ja musiałem wywołtować AB'ego. Ciebie, żałuję, że nie. A, żeby nie chciałeś wywołtować. No, nie, zacząłem się tak sobie wywołtowywać. Było to Zebo? Zbyt obvious. Ale możesz, jest taka taktyka na to, Zebo. Przyglądałem się tobie, Zeo, podczas tej rundy i masz naprawdę piękne łokcie. O, czekaj, ja Zebo, jeżeli chcesz wygłosować AB'ego, bo masz takie zadanie, to po prostu mówisz, że ej, skip na AB'im. I... Tak, skip na AB'im. Ale to musisz poczekać, wiesz, tak jak zostaniesz. Dobra, tak. Dobra, a kto musiałeś wygłosować AB'ego? Dobra, najpierw Padmas ma wygłosować AB'ego, teraz Zebo ma wygłosować AB'ego. No ja nie wiem, nie wiem, czy jest... umiejętności medyka tylko z tej pierwszej? Ten mod jest tak ustawiony, AB, że tylko ciebie możemy wywołtować. To na tym polega. Guzik, guzik! Wywołtować guzika! Wywołtować guzika, dobrze! Wywołtować guzika! Wywołtować guzika! Tak, jest! Dirriru. Cyk. Ale że guzika wywołtować? Wywołtować guzika! Wywołtować guzika. No nie, no czemu? 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 Nie! Nie! Czemu ja mam takie szczęście? Czemu? Tragedia. AB nie żyje! O nie. A gdzie? Na przejściu Specimen Med. O, no, to jak tam szedł. No to na pewno Mandzie tego nie zabił. Na pewno nie zrobiła tego wpadka, która na Pegasie siedziała. Ale czy zrobił to Zacha, który przyszedł z prawej strony do mnie na No właśnie on szedł też tam na dół. O, wygodnie, można tam zwentować szybciutko przez kibelki i wyjść do Admina. Można. A gdzie widziałeś Zebo Zacha? No ja widziałem koło skana Zacha i potem znikł mi i widziałem tylko, że te dekontaminacja się robi. Ja byłem na kamerach i widziałem, jak ty wychodziłeś właśnie z laba, sprawdzałeś sobie rakietkę, otworzyłeś do sobie drzwi. No. No i właśnie Zacha, który stał teoretycznie przy pobieraniu w adminie, znaczy przy witalsach, pilnował wpadkę, ale tak się ruszał cały czas. Nie wiem, co ty tam robiłeś do końca. Nie, guzik, twoje argumenty, że ktoś się ruszał, to jest argument tak zwany. Poczekaj, a co guzik jeszcze? Po co ty powiedziałeś guzik? No bo nie, ale, nie, sobie są requesta, bo dalej to nagrywam. No ja mam jeszcze dołożę. Nie, no ja byłem na tych witalzach, no co? To skip na Zachę. O! Ale pomysł! Nie, no, tego nie powiedzieliście wszystko. Guys, no, może mnie ktoś nauczyć tej nomenklatury, na przykład skip na kimś. Ale ja to sam nie rozumiem, po prostu mówię. Okej, już myślałem, że ja tylko głupiec. Nie, spoko gra. Ja no, ja proponuję skip na AB'im. AB, spokojnie, AB to jest taki wielki śmietnik w Anglii, więc jakby. Mam pomysł, może nie skipujmy w tej rundzie na AB'im, co wy na to? Czekajcie, stop. Dobra, skip w końcu. Ja przy kiblach byłem, ale nie przy kiblach. Przy kilu w sensie. Przy kiblach? Mówię, ale kill jest przy kiblach, więc w sumie to pytanie, i to pasuje. Gdzie był kill? Jeszcze raz, bo się skupiłem, bo się zgubię. No to ja byłem shot 2 z Mitrixem, on mnie tam widział za tym easy. Tak, tak. Kill padł, jak zaświeciły się światła, w tym samym momencie byłam na witalsach. Padmas, gdzie byłeś? Pozycja teraz. No, skończyłem koło admina, ale byłem przy kamerach. Widziałem muzykę na kamerach. Daj mi sus. No to Padmas jak skończył przed mnie, też mógł zwentować w sumie stamtąd. Guzik, to gdzie ty skończyłeś? Ja na kamerach.
A na kamerę i zapaliłem światło. Guzik był na kamerę. Guzik zapaliłem na światło i to w takim razie bardzo długo od tego czasu. Graf, gdzie ty skończyłeś? Ja szedłem zrobić drzewo, bo byłem wywalić śmieci i potem jak szedłem w górę, to Mandzio mnie mijał. Jakby Mandzio A Zebo, gdzie ty skończyłeś? Musiałem po prostu spowodować, żeby guzik wyleciał. Okay. O, podejrzane! A wpadka? Podejrzane. No, wpadka. Wpadka w adminie była. Tak. Aha, no to jak dla mnie to albo jest teraz. Albo Patmas, albo Zacha, bo Zacha mógł zwentować i wchodzi do admina, Patmas też mógł potencjalnie zwentować i teraz być w adminie. Nie, 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 nie Zacha albo Patmas. Ale na kogo głosować? Na kogo głosować? Na skip. Zacha. Skip zupełnie. Skip. Okay, sorry, wywalmy ja tego skipa pajaca wreszcie. No, ile on może. Graf generalnie albo słuchaj, ale tak się nie pytaj. Nie, ja nie potrafię, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem takich social kills. Nie, to musisz jakby samemu podjąć decyzję, bo potem będzie randomowe vote. Jako... Co, youtuber, który musi samemu za o czymś zadecydować? Jako egzekucjoner... Nie, ja naprawdę nie potrafię rozumieć dedukcji waszej. Muszę wywołtować osobę, która zostanie mi przydzielona. Został mi przydzielony guzik. Jeśli był on gdyby został on wywołtowany za mojego życia... A nie, tak, za mojego życia, czy... Jak nie żyje, to też coś się dzieje. Nie wiem, jakby został wywołtowany, kiedy bym żył, to bym wygrał, po prostu. Ale oczywiście zostałem zabity w pierwszej rundzie, więc w sumie no nie miałem nawet jak powiedzieć, żeby wywołtować guzika. Jezu, jaka tragedia. Ajajaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Patmas i AB zginęli. Nie, Patmas i Zebo. Mhm. Tak. Tak, Patmas i Zebo. A, Zacha się podbił Zeba, dlatego że głosował na niego. Ja otworzyłem pierwsze drzwi do wejścia do elektryka. Ponieważ ja czekałem zamknięty w komsach i się bałem wychodzić. Powiem wam szczerze, jestem tchórzem. Okej. Okay. A to by się zgadzało, bo Mandzia widziałem na początku rundy, jak biegał do... To by się zgadzało. ...weaponsów robić download chyba. Mandzia, skąd ty w poprzedniej rundzie wiedziałeś, że już wyszłam, że jestem już po lewej stronie od admina? Ty mnie widziałeś? No z takiego powodu wpadka, że wbiegłaś na mnie, jak staliśmy przy komsach razem. A ja mam pytanie, Brady, gdzie ty byłeś w poprzedniej rundzie, w sensie jaki miałeś movement? Ja? W poprzedniej rundzie? No do meda, tak. Do specimena i z powrotem do meda. A ty Graf? Słucham, jeszcze raz? Jaki miałeś movement w poprzedniej rundzie? Poprzedniej? Tak. Poszedłem do medyka w prawo, zrobiłem... po drodze do medyka zrobiłem to ten taki labiryncik, ten 2D i poszedłem go pyknąć tą kontrolkę. Którą potem miałeś kontrolkę? Słucham? Którą miałeś kontrolkę, Graf? Górę. Dobrze, a gdzie jeszcze raz, nie gdzie robiłeś tego lodzika? 30 raz to będzie zrobić ta klasa. Wiertła. Dobrze, Graf. Sam dokładnie sobie. Jeszcze nie wiem. Mi się wydaje, tak że to są różne za każdym razem. Ej, Mandzio, szczerze mówiąc, w poprzedniej rundy najbardziej był podejrzany Patmas i Zacha. Patmas nie żyje, to moim zdaniem Zacha jednak jest tymi postawami. Ale nadal jesteśmy na 7, wiesz? Nadal jest ale nie wiem, to więc teraz uwaga. Czy to był podejrzany z pierwszego flaga? Czekajcie, bo ktoś przebiegł po mnie w momencie, kiedy ja reportowałem. Byłem przekonany, że to był Graf, ale teraz nie jestem pewien. Zacha, powiedz jeszcze, jaki był twój cały movement pierwszej rundy. Po dropshipie zszedłem, zrobiłem rakietkę i potem zbiegałem dalej na Vitalsy. Czasowo by się nie za szybko, w sensie czasowo by się nie zgadzało. A ty Bloody co robisz? Już dawno by był na tych Vitalsach. Bloody, ja uwaga, reportowanie ciała Patmaza po dwóch killach, kiedy jest ciemno, w adminie, kiedy byłem tam sam albo z drugim impostorem, to byłoby totalnie bez sensu, kiedy wy jesteście wszędzie dookoła. Gdzie to ciało było? Teraz... Gdzie to ciało było? Stres? Na stole praktycznie. Teraz nic nie jest bez sensu, bez tyle klas i tyle różnych kombo, że ciężko. Nie wiem, mi się wydaje, że statystycznie trzy klasy są obecnie. Chcę wam tylko powiedzieć, że zagłosowałem na Grafa, ponieważ wydaje mi się, że on teraz przebiegał po mnie. Graf jest czysty. Wydaje mi się, że on teraz przebiegał po mnie w momencie, kiedy ja reportowałem. Myślę, że Graf jest czysty, ja bym bardziej na Zachę. Ja bym clearował Mandzia raczej, bo Mandzia nie mógł być jakby Zacha... Ja tam kto drzwi, najbardziej mi pasuje z pierwszej rundy i czasowo mi się nie zgadza. Nie no, Grafie, byłeś tam, a w poprzedniej rundzie też mogłeś być przycięty. Ja na Zachę głosuję. Wydaje mi się, że to jest... Dla mnie dziwne jest to, że Bloody aż tak mocno forsuje to głosowanie na Zachę. Też mi się tak wydaje. Dlatego myślę, że... Nie no, po prostu siłą eliminacji. Najbardziej dla mnie podejrzany. Czasowo się zgadza z killem, a nie zgadza się movement, moim zdaniem to co powiedział, zrobić rakietkę i pójść na Vitalsy? To bardzo szybko to się robi. Dobra. Dzięki za follow. Gdzie nas za followy? Ajajaj. No cóż, skończyło się jak skończyło.
A szkoda, fajnie było. Mam fejkować task i tutaj macie co mam robić. Role executor, mam wywołtować guzika i fejkować taski. No i właśnie tak wyszło, no. Co mogę powiedzieć? Niestety zostałem zamordowany. No i dupa. A nie zauważył tego ciała? Ja pierdzielę, ale pech. Ale Zaszka miał pecha. O i zdąży? Nie. Źle poszedł znowu. Nie no, Zaszka. Zaszka. Mandria, nie znałem! Wiedziałem, które! Ciało było pod kąsami. Ale ja jestem dumny, że wiedziałem, który no, wtyczek to jest. Był tak bardzo blisko ciała. Dobra, i nie zauważył. Dobra, ja się obstrałem, bo przebiegli. Ale to ładnie, ładnie Graf to zrobił w takim nie, razie. Ja się czuję tak dobrze. Ja oczywiście ja byłem egzekutorem i umarłem w pierwszej jedyne rundzie. Jedyne dwa wtyczki, które znam, to jest ten obok wiertła jest na górze i ten obok lawy jest na dole. A to był taki easy, wywotować guzika, no. Ajajaj, przypał, zostałem już teraz zwykłym crewmate'em. RIP, executor. Ale dramat. Jeju. Trzymaj się, Alexa. Dobra, robimy download. Jak mnie znowu zabiją w pierwszej rundzie, to się wkurzę, naprawdę. Ile można umierać w pierwszej rundzie? Ja rozumiem, umrzeć raz. Umrzeć dwa razy. Ale nie 8 razy pod rząd. No przecież to jest jakieś nieporozumienie. No to jest dramat. O, żyje. Przycisk report w drzwiach do wiertła. Nie mam pojęcia, nie widziałem ciała w ogóle, ale zielone widzę. Dwie osoby na dropshipie. Cześć. Gdzie jest dropship? No, tam na początku. A, okej, okay, dobra. Gdzie miałeś ten report? W tych drzwiach, co się przesuwają, co musisz otworzyć tym naciskaczem, jak wchodzisz do wiertła, te cztery razy klikasz na każdy ruch. Okay, okay, ale okay. Nie widziałem ciała, cholera, byłem zdziwiony. Dobra, to dwie osoby w elektryku, co są? No ja jestem teraz już na dole, ale byłem w elektryku i Bloody też tam był. Okej, okay, dwie osoby. Ja naprawiłem światło i Bloody dobiegł do mnie. Zaha, jak mam podejrzanego. Zaha, wpadka drobna. W sumie, Bloody, skąd ty biegłeś no w takim razie? Guzik, Mandzio, z prawej strony. Wcześniej przebiegał Mandzio, ale nie pamiętał, nie pamiętam jak wcześniej. Tak, tak. Graf, gdzie jest ciało? Kto jeszcze był? Graf? No przy wiertle, przy... Guzik był. No ja zgłosiłem, więc ja byłem ewidentnie, nie? Ten Mandzio tam był, musiał Mandzio romnąć Patmarza. To jest miejsce żerowania Mandzio przecież. Trzy osoby były w labie, jak ja patrzę, były dwie dropship, dwie elektryk i trzy lab i ja byłem w adminie. Kto był jeszcze w labie oprócz Mandzio? Mogła być na zewnątrz, albo... Ja tylko Mandzio widziałem, przepraszam. Ja zrobiłem temperaturę, kliknąłem probówkę, wybiegłem i pobiegłem. Zimną czy ciepłą? Miałem zimną temperaturę, tam jest zimna. Nie, no jak nic to rumnął, Mandzio, gdzie niby pobiegłeś, no? Pobiegłem na weaponsy potem, żeby robić weaponsy. Nie, bo ja nie rozumiem temperatura, wiem, że zimno jest tam, a ciepło jest. Właśnie, co to za movement? Nie pobiegł, zapalić światła, pobiegł na weaponsy. Dlaczego miałem pobiec zapalić światło, skoro światło się zapaliło w połowie mojej drogi? Mandzio, w poprzedniej rundzie bałeś się wychodzić, a teraz sobie biegasz przez środek na weaponsy. Bo w poprzedniej rundzie nikogo Bloody nie widziałem przez miejsce żerowania Mandzia, albo przez typowy Bloody typ Patmasa. Bloody Mandzia, to musi Bloody, być Bloody. Jest tego. Ej, ja się skapnąłem, że Bloody może teraz mieć egzę. On może nie być po prostu typowym Bloody urzędnikiem. Bloody z egzekutorem to będzie... Wow. I akurat by na ciebie padł Mandzio. To jest ten. To jest niemożliwe. No nie wiem, mi się wydaje, że to Mandzio i ty mi tak podpowiada, ja głosuję na Mandzio. Okej. Dobra, ja też głosuję na Mandzio. Nie, wystarczający argument, żeby mnie wywalić, mi się wydaje, mimo wszystko. Ale chciałeś się przechodziłeś obok tego ciała. Poczekajcie, bo mnie to ciekawi. Dwie osoby. Ja nie wiem, na kogo głosujecie, ale nie nadal nie wiemy, kto jest na dropshipie. Nadal nie wiemy, kto jest na dropshipie. Właśnie trzy razy. Tak, mi chodzi o to, że nie wiem, kto jest w labie. No to ktoś mógł z dropshipu zabrać. Mandzio, no, nie ma. Nie ma. Ktoś się nie przyznaje. Nie ma. No to ja jako jedyny się przyznałem, że byłem w labie, a były trzy osoby i głosujecie na mnie. To nie ma sensu. Ja też się przyznałem. Nie ma sensu. Ale mam jakieś pytanie. Mandzio był bardzo blisko tego miejsca. Wydaje mi się, że każdy był w labie. Wszystkie cztery osoby. Guys, mam techniczne pytanie. W pobliżu rakiety. Tak, to Mandzio gra. Jeżeli Kat ma na cela jednego z impostorów i ten impostor zostanie wygłosowany jako drugi, to kto wygrywa? Crew czy Kat? Czy ale oboje? Ale... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ciekawe. Ale chodzi o to, że nie wiemy po pierwsze, gdzie było dokładnie ciało. Dwa, nie wiemy... No, czy wy jesteście poważni? Naprawdę? Serio? Nie, no dobra. Jestem bardzo ciekawy, jakby Bloody był egzekutorem, to się stanie, jak teraz zostanie Mandzio wygłosowany. Przepraszam za kolegów. Ja przepraszam też. Okej. Dzięki za follow. Ha 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 ha!
Jestem bardzo ciekawy, co. No, ale szkoda, kurde. Mówiłam, że dzisiaj nie jestem miła. Miałem nadzieję, że będzie tam. Że Bloody będzie egzekutorem i mimo Mandzia, to by było tak cudowne. Kurde, ale szkoda. No cóż. Dobra, i tak obstawiam, że ta runda nie będzie trwała jakoś super długo. I proszę, żebym nie zginął, please. Kuzik? Nie, to jest bardzo mało taktyczne. Oj, ktoś zgasił światło. Ktoś zgasił światło i nastała ciemność. Idźmy więc do światła. Nie wiem, kto tam wbiegał. Wiem, że był guzik, ale nie pamiętam, kto był drugi. Dobra, światło zapalone. Sprawdziłbym w uploadzie, czy przypadkiem nie umarł tam ktoś. Nie ma tu już nikogo, okej. Idźmy do laboratorium w takim razie. Dobra, zróbmy sobie questcika z antenką. W takim razie lecimy sobie teraz zrobić switch. Dzięki za spotkanie, bo się bałem. Guzik na moich oczach zabił Zachę. Ej, bi na moich oczach zabił. No to wywalamy jednego, a potem drugiego i Jelubina. Poczekajcie, bo tak. AB nie mógł zabić przy pierwszym, bo był z Bladym w elektryku. Po drugie, Zacha był spadką na dropshipie. Po trzecie, widziałem trzy osoby w labach, gdzie nagle okazuje się, że było was w sześciu, czyli było jedno ciało plus dwie osoby, plus dwóch impostorów albo uciekło wentem, albo już było na outside, więc zamiast się na tym skupić i o tym, to jest dyskusja o niczym. Teraz Zacha padł dosłownie dwie sekundy temu. No tak, no i widziałem, właśnie odbiegał od ciała, ciało upadało i akurat go minąłem i od razu było ciało i zgłosiłem. No właśnie tak było, tylko że w drugą stronę. To trzeba było pierwszy powiedzieć. No nic, to co, najpierw guzika, w razie WEB'ego się wyrzuci potem. Najpierw WEB'ego wyrzucam. Aha, no. Czyli najpierw guzika. Ja bym skip na AB. Czekajcie, bo Bloody, ja myślę, że chcę wyrzucać ludzi, ja nie rozumiem. No Bloody impostorów, może dlatego. No dobra, nie ja no, jestem łowcą. Ale... Biorąc pod uwagę poprzednią rundę, że AB mógł na spokojnie zabić Bloody'ego, bo byli sami w no tak, no byliśmy sami. Ale był jeszcze ja naprawiłem światło i teraz też naprawiłem światło. Nie, to jest dobry argument. AB mnie nie zabił w poprzedniej rundzie, był jeden kill od Mandzia. Bo było was sześciu w labie. Mogłem go spokojnie zabić, naprawiłem wtedy światło i teraz też jeszcze naprawiłem w tej rundzie światło, więc to bez sensu. Jakby AB był impostorem, mógłby zabić Bloody'ego, albo kogoś na dropshipie. No, no dobrze kminisz, faktycznie nie zabił mnie. Oszczędził mnie. A, czyli ktoś co zagłosował, Graf zagłosował na mnie. Ja zagłosowałem na AB'ego, bo nie rozumiem cholera o co wam chodzi, więc po prostu jeden z nich, więc zagłosowałem na jednego. No. A, okej. Okay. No dobra. Ajajaj. Szedłeś na dół, AB. A, czyli masz Mandzio. No, przykro mi. Mandzio Hardstaff. Bardzo leniwe głosowanie. No. W sensie